witam uczestników i sympatyków wspólnego Gołębnika Czersk. Dzisiaj jest środa, 26 sierpień 2015. Gołębie dzisiaj będą wracać z drugiego lotu konkursowego z miejscowości Połczyn-Zdrój. Odległość z miejsca wypuszczenia tutaj do wspólnego gołębnika wynosi około 125 km. Gołębie zostały wypuszczone o 6:40. Odlot potwierdził kolega Piotr Kwiatkowski. Gołębie odeszły podobno bardzo dobrze. Wiatr, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, to jest eleganckie. Prawie że błękitne niebo, lekko przebijają chmurki. Wiatr jest, wieje z kierunku południowo-zachodniego, bardzo słabiutki. Także będziemy oczekiwać na przylot gołębi. Myślę, że dzisiaj z tym lekkim wiaterkiem będą miały całkiem przyzwoitą szybkość w granicach 1300-1400 metrów na minutę. I są gołębie prawdopodobnie. Duża grupa przyszła. Część z boku tutaj przyszła, co ciekawe, przy wietrze jednak od północy przychodzą. Czy to nie jest ten? I kolejne gołębie są. Darek, weź tam, idź z tyłu przegnę. Ten ciemny zawsze tam. Dzisiejszy lot wygrał gołąb kolegi Krzysztofa Rosinka. Kolega ten lotuje, z tego co wiem, w oddziale Tczew. Drugi gołąb Renaty Wituch i trzeci Anny Poćwiardowskiej. O, a czwarty gołąb koleżanki Agnieszki Wróblewskiej. Czyli dziś można mówić kobiety górą, bo dziewiąty gołąb również Renaty Wituch jest. Szybkość, tak spodziewałem się, 1300 metrów na minutę. O 9. Jest krótko po locie. Można zobaczyć, jak gołębie mają apetyt. ...184 gołębie na tą chwilę zameldowało się spośród 205 gołębi. Atakują, nie? Ale gdzie Sławek? Tu jest. Przed wejściem, nie? Tutaj są koledzy, którzy wywozili te gołębie. Może powiedzcie, jak tam było na miejscu wypuszczenia, jakie warunki, kto potwierdzał, nie? No, pogoda piękna była. Odlot bardzo dobry. Poszli na wschód. Dużo wcale nie krążyli, jedno kółko zrobili i zaraz poszli na wschód, ładnie wzięli, omieli kierunek, no warunki były bardzo dobre,
Był tam prezes Spółczyn-Zdrój, który potwierdził. Piotkowski, tak? Jeszcze jakiś hodowca, tak? Drugi był tam, tak? Słucham? Jeszcze podobno jakiś drugi Kibic, hodowca był. Tak, Kibic, tak. Jego tam kolega tam podjechał, tam ten i podbił wszystko, pieczątkę podpisał, wszystko tak jak się najważniejsze. Zgadza, zostały puszczone o godzinie 6:40, nie? Tutaj widzimy, jaki apetyt dopisuje. Następny lot prawdopodobnie odbędzie się w poniedziałek lub we wtorek. Planuje odległość około 170 km. Jeszcze nie wiadomo z jakiej miejscowości. Prawdopodobnie będą to płoty. No, dziękuję za...